Witam Was, moi drodzy. Za oknem buro i ponuro, pada deszcz, mamy maj. To może przenieśmy się tam, gdzie jest cieplej. Dzisiaj Was zabieram na lekcję do krajobrazu, gdzie będą przeważały trawy. Może kojarzycie już te nazwy, a powinniście właściwie, bo pracę klasową przecież mieliście i wiecie, jakie są strefy roślinne na ziemi. Dzisiaj zabieram Was w podróż do krajobrazu sawann i stepów. Dlaczego trawa rośnie w dwóch różnych miejscach na Ziemi, a krajobraz wygląda zupełnie inaczej? Tak, dowiemy się tego właśnie na lekcji dzisiejszej. Poznamy życie mieszkańców tych krain. Zobaczymy, czy zwierzęta żyjące w obu regionach świata są takie same, a jeżeli nie, to dlaczego? Także to co, wędrujemy. Na początek obok siebie przedstawiłam Wam dwa diagramy klimatyczne. Mówiłam Wam wcześniej, prawda, że będziemy się z tymi diagramami zmierzać bardzo, bardzo długo i to jeszcze w klasie i szóstej i później. Na diagramach przedstawione są zawsze dwie rzeczy, tak? Pamiętamy, temperatura i opady. Co takiego podobnego jest w obu diagramach? No ten pierwszy diagram po lewej, czyli ten tutaj, tak? To jest diagram dla strefy właśnie tak zwanej podrównikowej, czyli sama nazwa mówi, że będzie leżał bardzo blisko równika. I drugi diagram jest dla strefy tej takiej umiarkowanej, czyli w tym klimacie mniej więcej, w którym leży Polska, ale to jest klimat stepowy, on się od tej Polski będzie dosyć różnił, o czym za chwilę. No to popatrzmy sobie, oba mają podobny przebieg deszczu, prawda? Widać, że przez kilka dobrych miesięcy pada, tutaj też pada, prawda? Natomiast jak popatrzycie sobie na wysokość opadów, to zauważcie, że w tej strefie podrównikowej ilość tego deszczu jest dużo, dużo wyższa. Deszcz w strefie, tam gdzie występują stepy, no nawet nie sięga, zobaczcie, 100 mm miesięcznie. A tutaj macie, policzcie sobie, zobaczcie, jest czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To są miesiące, gdzie tego deszczu jest dwa razy więcej niż na stepach. Czyli tak naprawdę pierwsza różnica jest taka, że ogólnie rzecz biorąc, klimat równikowy będzie bardziej wilgotny. Mimo tego, że w jednym i w drugim jest jakby pora sucha i pora deszczowa. Natomiast czym się te pory różnią? No w klimacie podrównikowym, zobaczcie, w ogóle jest tak, że praktycznie przez te 3-4 miesiące nie spada Wam ani kropla deszczu. Temperatura jest różna, prawda? Tak jak widzicie na diagramie, linia falowana. Ale temperatura nie jest różna bardzo. Najzimniejszy miesiąc, mamy co tu mamy, sierpień, i jak popatrzymy sobie, no to jest 24, najcieplejszy miesiąc 31, czyli różnica, tam pamiętacie przy równiku było 2-3 stopnie, to mamy około 7, więc też jest stosunkowo mała różnica temperatur w ciągu roku. Tylko raz jest ciepło, a sucho, a raz jest ciepło i bardzo, bardzo wilgotno. Tu macie diagram, gdzie ta linia, zobaczcie, wykonuje bardzo duży skok. Proszę zauważyć, że zero jest tu. Tak? Czyli mamy temperatura, zobaczcie, styczeń, minus 30. Luty, marzec, czyli przez 3 miesiące pierwsze mamy temperaturę na minusie, czwarty miesiąc dochodzi. Króciutkie, tak? Króciutki okres czasu, przepraszam, z temperaturą wyższą. I znowuż mamy na minusie i na minusie, czyli ponad pół roku temperatura spada poniżej zera, ale nie tak jak w Polsce minus 10, tylko średnia w miesiącu, zobaczcie, jest minus 30. To jest tak, jakbyście każdego dnia mieli minus 30 stopni, więc możecie sobie wyobrazić, jak jest zimno. No i to od razu Wam pokazuje, że na pewno ilość deszczu będzie warunkowała to, że będą tam rosły trawy. Natomiast to, że jest ciepło w jednym klimacie, a w drugim jest zimno, to będzie warunkowało fakt, że w jednym będzie się pojawiało coś, czego nie będzie w drugim. No i teraz zapraszam Was na wędrówkę po pierwszej strefie. Zaczniemy od tej strefy cieplutkiej,
od strefy klimatu właśnie podrównikowych. Jeszcze raz mamy ten diagram po lewej stronie, tak? No i zobaczmy sobie na kontynenty, na których kontynentach ten obszar klimatu podrównikowego i występujących tak zwanych sawann, tak, bo to pojęcie już znacie, mamy. Tak, najwięcej sawann mamy na kontynencie Afryki. Zobaczcie, one się ciągną właściwie, jakbyście sobie przypomnieli, to cały środek Afryki zajmowały lasy równikowe, natomiast na północ i południe i tutaj na wschód od lasów równikowych znajdują się właśnie sawanny. Sawanny też częściowo zajmują obszar Ameryki Południowej, tak, i tu troszeczkę w Australii, troszeczkę w Azji, natomiast najbardziej będziemy kojarzyć tą strefę krajobrazową właśnie z Afryką. Jeżeli kojarzycie takie kraje, które leżą tutaj odwiedzane bardzo często przez turystów, typu Kenia, typu właśnie Etiopia, typu Tanzania, typu Botswana, to są kraje kojarzone właśnie z tym krajobrazem sawan. Co to jest z tym deszczem, moi drodzy, i dlaczego ta pora występuje raz jako sucha, a raz jako deszczowa? Zobaczcie, dołączyłam Wam tutaj takie dwie mapki, które pokazują Wam opady w styczniu i w lipcu. Pamiętacie deszcze zenitalne z lasów równikowych? Mówiliśmy sobie, że to są deszcze, które powstają przy równiku wtedy, kiedy to słońce jest w najwyższym położeniu. Ta woda ciepła, tak, ciepło, woda paruje, powstają chmury. Te deszcze zenitalne, one się przemieszczają w miarę tego, jak mijają miesiące na Ziemi. I zobaczcie, moi drodzy, jak mamy styczeń, luty, pamiętamy tam z diagramu, była pora sucha w tej części północnej, tak? Natomiast zobaczcie, pora deszczowa jest też wtedy w części południowej. Czyli jak pojedziecie w styczniu gdzieś do krajów tej Afryki Północnej, tam gdzie są sawanny, będziecie mieli porę suchą, ale w części południowej sawan będziecie mieli porę deszczową z kolei. W lipcu będzie odwrotnie. Jak wyjedziecie do Kenii chociażby, tak, w lipcu, w sierpniu, to się okaże, że mają porę deszczową. Natomiast tu jest pora sucha, także te deszcze, one się przemieszczają po prostu, tak, w miarę upływu czasu, jak mijają miesiące. Raz mamy, wtedy, kiedy mamy porę deszczową na półkuli południowej, to na półkuli północnej jest pora sucha. Jak jest pora sucha na półkuli południowej, to na półkuli północnej jest pora wilgotna. I tak to się właśnie z tymi porami w strefach sawan dzieje. No i dzięki temu zwierzęta mogą sobie przez te sawanny po prostu wędrować. Będziemy sobie za chwilę o tym mówić. One wędrują za deszczem. Jak wygląda ta sawanna, tak? Mówiliśmy sobie, że sawanna to jest obszar właśnie traw. Traw dlatego, że no nie ma, jest bardzo długa ta pora sucha. Jakie drzewa przetrwały, jakie drzewa dominują? No te takie rozłożyste, które tutaj widzicie, oczywiście na pierwszym planie, takie rozłożyste, eleganckie, takie jak ja to mówię, to są tak zwane akacje. A skoro mamy akacje, no to mamy też żyrafy, tak? Żyrafy jako te zwierzęta roślinożerne. Zobaczcie, ta długa szyja żyraf, no właśnie jest po to, żeby ta żyrafa mogła dosięgnąć tych świeżych listków rosnących od góry, bo te od dołu mogą być zjadane przez inne zwierzęta. Co mamy z tymi żyrafami jeszcze? Zobaczcie, tu mam zdjęcie, gdzie żyrafa, nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek, jak żyrafa pije wodę, żeby się zgiąć do zbiornika wodnego, no to musi te nogi troszeczkę rozchylić, bo jest zwierzęciem dosyć wysokim, tak, żeby dotknąć do wody i sobie tą wodę pobrać. Żyrafa to najwyższe zwierzę lądowe, tak wygląda z bliska. I bardzo często, kiedy się jest na safari, gdzieś tam w krajach właśnie tej Afryki sawannowej, no to spośród tych drzew akacjowych, spośród tych traw widać właśnie głównie te długie szyje żyraf. No i drugi
Drugie drzewo, które się pojawia, takie butelkowe drzewo, które niektórzy mówią, że rośnie korzeniami do góry, prawda? To jest tak zwany baobab. Baobab ma być bardzo szeroki. Baobabów mamy, moi drodzy, kilka rodzajów, więc w różnych miejscach na ziemi spotkacie różne typy baobabów, no ale one charakteryzują się tym właśnie, że w porze suchej nie mają liści, w porze tej takiej wilgotnej liście się pojawiają, tak, żeby przetrwać, ta woda się właśnie w tych pniach gromadzi. Tutaj też macie jeszcze akurat baobaby ze słynnej Alei Baobabów na Madagaskarze. Baobaby to są takie drzewa, które wydają owoce, których środek jest jak najbardziej zjadliwy. No, pokazałabym Wam dzisiaj albo na takiej zwyczajnej lekcji, natomiast wszystkie moje eksponaty, które sobie gdzieś tam zgromadziłam, no, zostały na ulicy Gospodarskiej, także myślę, że jak od września, mam nadzieję, wrócimy do szkoły, to wszystkie rzeczy, które mam gdzieś tam przywiezione z różnych miejsc na ziemi, to sobie zobaczycie. No i kolejne zwierzę, które wędruje sobie po sawannach, to jest kolejny roślinożerca, czyli właśnie słoń afrykański, czyli największy ssak lądowy. No i oczywiście słonie, które też chodzą sobie w wielkich stadach bardzo często i przemierzają obszary w poszukiwaniu wody. One mogą wyczuć jakby tą wodę, która zalega głęboko. Natomiast zobaczcie, mam takie zdjęcie, który ma, można by było powiedzieć, kolor czerwony, ale to nie jest rasa, tak, słonia, tylko kolor czerwony bierze się od tego, że ta ziemia w ogóle w Afryce, jeżeli kiedykolwiek pojedziecie, ona ma taką barwę właśnie czerwoną, takie rdzy, takiego żelaza. I te słonie często się właśnie w tej ziemi otaczają, dlatego że chroni ona właśnie przed słońcem i przed pasożytami. No i co my mamy dalej? Kolejne roślinożerne zwierzęta, czyli antylopy gnu, tak, które wędrują sobie również wielkimi stadami w poszukiwaniu pokarmu. No, z gnu jest tak troszkę śmiesznie, dlatego że jak one sobie stoją i sobie tam tą trawkę chrumią, to jest wszystko fajnie, natomiast wystarczy, że jedna antylopa się gdzieś tam poruszy, no i to stado po prostu, tak jak wiecie, za jednym swoim przewodnikiem rwie do przodu. No i tu mam jeszcze antylopę gnu z bliska, żebyście się dokładnie przypatrzyli, jak wygląda. No i stado jeszcze razem na obszarach, zobaczcie, to jest typowa pora sucha, tak? Nie ma w ogóle praktycznie, są trawy, ale one są wypalone słońcem, gdzieś tam w oddali jakieś drzewa, akacje, ale też to wszystko jest suche, a jeszcze jak gdzieś są niedaleko tereny już pustynne, to krajobraz sawan przybiera nawet taki kolor dosyć szarawy. No i że tak powiem, szybko biegacz nasz sawannowy, czyli struś afrykański, tak? Nie lata, ale biega, tak? Tu sobie znalazłam, że prawie 100 km na godzinę potrafi biec. No i w czasie tego biegu, tak, jego kroki to jest 3,5 metra. No trochę dużo. No i mamy jeszcze dwa paradujące sobie strusie. No i mamy bawoła afrykańskiego, który uwielbia się taplać w wodzie. Jeżeli się taka woda stojąca jeszcze właśnie z takim mułem, niby jest spokojny, natomiast jest zwierzęciem samym w sobie bardzo, bardzo agresywnym. W porze suchej bawoły raczej gdzieś tam spędzają czas jako samotnicy, natomiast w porze deszczowej, widzicie, tworzą ogromne, ogromne stada, leżąc sobie gdzieś tam na terenach takich bardziej podmokłych. No i mamy zebry. Białe pasy na czarnym, czy czarne na białym? Zawsze sobie zadajecie pewnie pytanie. Zebry mają białe pasy na czarnej sierści. I to nie jest tak, że każda zebra, mimo tego, że nam się wydaje, że są wszystkie do siebie podobne, tych gatunków zebr jest kilka, no i różnią się właśnie ułożeniem pasków na ciele. No i mamy różnego rodzaju antylopy, moi drodzy, kolejne zwierzęta roślinożerne. I tu też mamy, to są wszystko zwierzaczki, które sobie biegają właśnie za tym pożywieniem roślinnym.
Natomiast mamy oczywiście świat drapieżców, tak? No pierwszym drapieżnikiem jest oczywiście król lew, lew afrykański przed nami. Lwy to oczywiście koty, jako jedyne koty żyją właśnie w stadach, no ale lew jest tylko tak naprawdę groźny tak jak stoi, bo bardziej groźna jest lwica, która właśnie poluje na to wszystko, co później swojemu królowi jakby przynosi. Także bardzo często możecie sobie zobaczyć tego takiego lwa wylegującego się właśnie w jakimś tam lekko zacienionym miejscu, a lwica od samego rana gdzieś tam czyha i wypatruje swoich ofiar na obiad czy na śniadanie, jak kto woli. Hipopotam, proszę bardzo, w pełnej odsłonie, żyjący w wodach. Następnie mamy lamparty. Tak, lamparty ciężkie bardzo do zobaczenia, jeżeli chodzi o obszar sawan, bo lamparty polują często w nocy, a w dzień wylegują się właśnie na drzewach wysoko i ciężko je po prostu zobaczyć. No i małe lamparciki, prawda, słodziutkie kotki, malutkie, miło by było je nawet dotknąć. No i mamy też krokodyle, tak, które bardzo często leżą tak jakby nigdy nic, jakby zaklęte, a w pewnym momencie, jak gdzieś tam zobaczą poruszającą się ofiarę dla siebie, to wtedy reagują. No i mamy nosorożce. Nosorożce mamy, moi drodzy, i białe, i czarne. Także parę zdjęć nosorożców, nosorożec. Mamy. No i nie wiem, czy kojarzycie zwierzę, które jest potrzebne, podobne, przepraszam, do naszej świnki. To są guźce. Takie bardzo sympatyczne, udomowione świnki, znaczy nieudomowione świnki, o tak mogłabym to powiedzieć. No i mamy hieny, tak? Hieny, czyli padlinożercy właśnie, które zjadają to, co pozostaje, czyli jakby oczyszczają nam to też całe środowisko. No i moi drodzy, padlinożerca, czyli marabut. Nie wiem, czy też wiedzieliście o tym. Taki pokrewny bociana, tu macie to wolę, tak, w którym on sobie właśnie gromadzi tą swoją ofiarę. Zobaczcie, ich żołądki są w stanie strawić nawet kości i sierść. No i mamy oczywiście sępa, który gdzieś tam krąży wtedy, kiedy zauważy padlinę już na leżącą. No i mamy sępy czyhające właśnie na samotnej akacji. No i mamy zwierzątko, czyli termit. Tak, tak wygląda termit. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Termity żyją w dużych grupach. No i podobnie jak pszczoły budują sobie domki, gdzie mieszka swoja ich królowa. Tak? Te domki to są termitiery tak zwane. No termitiery to jest taka bardziej płaska, natomiast ta tutaj, zobaczcie, jest pokaźnej wysokości. One sięgają nawet czasami kilku dobrych metrów wysokości. No i teraz, skoro już omówiliśmy sobie mniej więcej, jak wygląda ten świat roślin i zwierząt, no to oczywiście człowiek. Człowiek w tym środowisku. Wiele jest miejsc i wiele plemion żyje na takich regionach. Miasteczka też jak najbardziej w takich regionach powstają. No ciężko byłoby to o wszystkim opowiadać. Skupię się właściwie na paru takich obszarach. A najwięcej czasu poświęcę Masajom, taki najbardziej chyba znany lud właśnie z Afryki, mieszkający właśnie na obszarach sawan. No tak się opierają, tak? Masaja, przepraszam, no to mamy taki owinięty jest w taką szatę. Bardzo często są to odmiany koloru właśnie gdzieś tam granat albo czerwień, albo kratka jeszcze ewentualnie. No i to są ludzie, którzy albo hodują zwierzęta, albo czy typu głównie bydło, tak, krowa. Krowa jest dla nich zwierzęciem bardzo ważnym. Świadczy też o ich statusie społecznym, ich dobytek. Natomiast trudnią się też rolnictwem. Jak wygląda taka typowa wioska masajska? To za chwilkę też pokażę dalej. Natomiast wioska masajska
Otoczona jest takim żywopłotem z kolczastych właśnie też akacji albo innych roślin, właśnie po to, żeby bronić przed napaścią nieoczekiwanych zwierząt. Domki, tak jak widać na załączonym zdjęciu, są w ogóle bardzo malutkie, ponieważ w ogóle ludy afrykańskie gdzieś tam żyjące koczowniczo, czyli przemieszczając się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu lepszych warunków do życia, no nie budują sobie domów takich, gdzie trzeba byłoby włożyć bardzo dużo wysiłku i na przykład za pół roku zmienić swoje miejsce zamieszkania. Domki są bardzo proste, oni najwięcej czasu spędzają na zewnątrz, no bo życie w takich regionach wygląda oczywiście w ten sposób, że kiedy słońce wstaje rano, oni wstają razem ze słońcem. Najczęściej wtedy, kiedy mamy bardzo wysoko słońce w południe, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco, no to oni poświęcają ten czas na odpoczynek, no bo nie da się wtedy pracować. I bardzo często możecie spotkać takich Masajów, chociażby gdzieś tam leżących w cieniu drzew. No i oczywiście wieczorem, kiedy słońce zachodzi, to jest godzina 6 czy 7, bo też będziemy się uczyć za rok, że właśnie w tych obszarach okołorównikowych to nie jest tak, że tak jak w Polsce, że macie dzień, czasami trwa 16 godzin, a czasami 8 godzin. Tam mniej więcej słońce zawsze wschodzi, zachodzi o tej samej porze, mniej więcej do godziny różnicy. No i tutaj macie takie małe domeczki, zobaczcie, to są dzieci, tak? Więc zobaczcie, jakie te domki są wysokie. Zbudowane są oczywiście z błota, z patyków, z jakichś roślin, czasami też są jeszcze gdzieś tam odchodami zwierzęcymi oblepiane. W środku wygląda tak jak na zdjęciu, tak? Czyli tam macie, zobaczcie, klepisko, to jest takie klepisko, gdzie sobie można wypocząć się, położyć. No są kubeczki, są garnuszki, tu w środku, nie wiem czy widać, to jest takie miejsce, gdzie jest palenisko, więc można sobie tam coś upiec, choć wiele rzeczy też się dzieje jakby na zewnątrz domów. No i mamy oczywiście takie dziurki, które też powodują, że mamy, żeby te promienie słoneczne gdzieś tam do środka domów docierały. No ale zobaczcie, mają półkę zbudowaną z gałązek, także no, muszą sobie radzić z tym życiem, jakie jest. No i to, co mówiłam, że to, co posiadają Masajowie, to jest ich jakby dobytek, także ilość kóz, ilość bydła, to jest dla nich po prostu jakby przeżycie. Także dbają o te kozy, dbają o bydło, bardziej czasami niż o siebie, bo to jest tak naprawdę wyżywienie całej ich rodziny. Czasami bywa tak, że kobiety z dziećmi zostają, prawda, w domach, natomiast mężczyźni idą na dzień, dwa, trzy na polowanie, żeby jakieś zwierzę upolować. A tu macie, moi drodzy, Masajów, wojowników, bo tak też się ich nazywa. W ich rytualnym takim tańcu, który właśnie taniec jakby prosi o, to jest prośba o deszcz. Później tam wam kawałeczek takiego tańca puszczę. No i mamy zbliżenie, tak? Mężczyzna po prawej stronie, kobieta po lewej. Kobiety właściwie u Masajów nie mają włosów długich. Mężczyźni czasami sobie gdzieś tam warkoczyki zaplatają, to też nie do końca. Natomiast zobaczcie, oni są bardzo bogato gdzieś tam ozdobieni różnymi takimi plecionymi przez siebie naszyjnikami. No a to takie tylko krótkie porównanie. Białą panią, która przyjechała do Afryki i właśnie kobietę afrykańską. No, mnie się podoba bardziej ta po prawej. Oczywiście dzieci Masajów i dzieci osób, które żyją gdzieś tam w wioseczkach na terenach sawan, również chodzą do szkoły, jeżeli mają taką możliwość. No i tutaj macie taką szkołę po prawej. Widać dzieci w takich czerwonych mundurkach. Malutkie dzieciaczki to są. No a tu mam z innego miejsca jeszcze też szkołę. Macie pokój nauczycielski akurat. Nauczycieli, warunki, w jakich pracują. Zobaczcie, mam jakieś zeszyty do sprawdzenia.
No i mamy kolejną w tym samym miejscu tą szkołę. Zobaczcie, ci mają inne mundurki. W ogóle w wielu krajach afrykańskich i nie tylko mundurki są na porządku dziennym. Ja jestem zawsze pod wrażeniem, dlatego że ilekroć gdzieś tam jestem w regionach, gdzie no te warunki są mało higieniczne, mało jakieś tam sterylne, gdzie jest mnóstwo kurzu, pyłu, brudu i tak dalej. Te mundurki zawsze są, moi drodzy, czyste, często też białe nawet i to po prostu dodaje im takiego uroku do tej koloru właśnie skóry. Te mundurki, mi się to bardzo podoba. No i mamy, zobaczcie, akurat wojowników też, ale to już nie są Masajowie, to są już zdjęcia z Etiopii, też ludy żyjące na obszarach sawann. Właśnie, zobaczcie, bardzo duża grupa tego bydła. No ale o Etiopii będziemy sobie kiedyś tam jeszcze mówić. To bydło w krajach afrykańskich jest troszeczkę inne. One mają tutaj, zobaczcie, taką wypustkę. One się nazywają zebu. No i zobaczcie, mamy kolejną grupę. To są wszystko grupy takie plemienne właśnie z Etiopii. Etiopia jest takim krajem, gdzie tych plemion po prostu macie bardzo, bardzo dużo, nawet mieszkające w odległości od siebie kilku kilometrów, kilkudziesięciu kilometrów, zupełnie się inaczej ubierają, inne mają zwyczaje, tradycje, ale tak jak mówię, to nie jest na ten, nie jest teraz czas jakby i pora na tą lekcję, kiedyś w przyszłości tak. Tu mamy kolejne plemię, tak, gdzieś tam lepianki zbudowane. I zobaczcie, mamy domy na palach, bardzo często są w niektórych regionach też budowane, ponieważ w czasie tej pory deszczowej, no deszczu jest na tyle dużo, że woda zaczyna płynąć i żeby nie zamoczyć na przykład zbioru zebranych roślin, no to się takie rośliny przechowuje w takich spichlerzach, gdzie woda się po prostu do nich jakby nie dostanie. Domy też wiele razy, tak jak w przypadku tych lasów równikowych, też są często na tych palach budowane. Tu mamy kolejny rodzaj domu, zobaczcie, również z terenu Afryki. No i moi drodzy, mamy step. To już absolutnie, zobaczcie, prawie nie ma regionu w Afryce. Tu Wam się pojawia jako kontynent wyróżniający się obszarem występowania stepów. Pojawia Wam się tutaj Azja, tak? Stepy są zamalowane takim leciutkim takim różowym, leciutkim kolorkiem. Najwięcej Azja, ale mamy też stepy w Ameryce Północnej i w Południowej. I tak jak pamiętacie z początków lekcji, klimat też z małą ilością deszczu, może trochę więcej w czasie lata, natomiast bardzo duża różnica temperatur i bardzo mroźne zimy. To spowodowane jest tym, że stepy tworzą się w tak zwanym klimacie, moi drodzy, kontynentalnym. Nie wiem, czy pamiętacie też z poprzednich lekcji, jak mówiłam, że w klimacie kontynentalnym zimy występują bardzo mroźne, tak? Że nad morzem ta zima jest cieplejsza, bo woda jakby to ten klimat nam ociepla. Natomiast klimat kontynentalny charakteryzuje się bardzo, bardzo mroźnymi zimami. Stepy mają różne nazwy. Step, czyli obszar trawiasty, nieporośnięty drzewami, tak? Ta mała ilość wody oraz niska temperatura zimą właśnie powoduje, że drzewa nie są tam w stanie po prostu rosnąć. W Ameryce Północnej step nazywamy prerią, natomiast w Ameryce Południowej
Step nazywamy pampą. Jeżeli chodzi o kraje azjatyckie, to najwięcej stepów mamy w Mongolii i w Kazachstanie, czyli środek. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, no to tutaj mamy Argentynę. Często się mówi pampa argentyńska. Jeżeli chodzi o Amerykę Północną, no to oczywiście stepy są w środkowej części Stanów Zjednoczonych. I teraz Wam przeczytam takie króciutkie dwa teksty, które bardzo mi się podobały i bardzo jakby odzwierciedlają to, jak ten krajobraz i klimat na stepach wygląda. W klimacie umiarkowanym na terenach mocno oddalonych od brzegów morskich wykształcił się krajobraz stepowy. Na tych terenach słońce nigdy nie pojawia się w zenicie. Duża odległość od morza sprawia, że powietrze jest tu suche, opadów jest niewiele, lato jest gorące i suche, zaś zima mroźna i również sucha. Deszcze i umiarkowane temperatury powietrza występują przez stosunkowo krótki czas wiosną i jesienią. Taki rodzaj klimatu umiarkowanego nazywamy kontynentalnym. Wiosną, kiedy temperatury są umiarkowane, a gleba zasilana jest wodą stopniającego śniegu, zielenią się trawy, a ukryte pod ziemią cebule i kłącza mogą rozwinąć się. Ilość wody w glebie pochodzącej np. z opadów jest zbyt niska, by mogły rozwinąć się tutaj lasy. Nawet krzewy pojawiają się nielicznie. Bardzo rzadko spotykane są jeziora, a rzeki mają źródła w obszarach bardziej wilgotnych. Przeważają rozległe, równinne lub nieco pofalowane przestrzenie pokryte wysokimi trawami. I tak właśnie, zobaczcie, wygląda krajobraz stepów, gdzie niegdzie płyną rzeki, które gdzieś tam zasilane są w obszarach bardziej wilgotnych. Jak sięgniecie, zobaczcie, wzrokiem dalej, to właściwie lasów, drzew nie ma, są tylko krzewinki jakieś, no i właśnie trawy, które mogą w takim klimacie rosnąć. Latem, kiedy jest temperatura wyższa i kolor się troszeczkę zmienia, tak, tego stepu, on nie jest już taki, nie jest już taki szary. No i to, co w krajobrazie stepów widać, to bardzo duże obszary, gdzie można zauważyć hodowlę zwierząt. Ludzie w Mongolii, część osób żyjących w Mongolii, poza tym, że niektórzy mieszkają w miasteczkach, w miastach, choć tych miast, miasteczek też nie jest tak dużo, to wiele osób, podobnie jak w sawannach, prowadzi tak zwany koczowniczy tryb życia, czyli przemieszcza się właśnie w poszukiwaniu lepszych miejsc do życia. Z tym, że oni nie budują takich tradycyjnych właśnie również domów, budują domy troszeczkę inaczej wyglądające, bo to są domy, które muszą im być przydatne również w tych chłodniejszych miesiącach jakby, tak? No i te domy to są, moi drodzy, to są tak zwane jurty. Tak, zobaczcie, co ma jurta. Bardzo często jurta zbudowana jest z drewna albo z prętów i obłożona jest skórami albo takim filcem i w środku utrzymuje właśnie stałą temperaturę. Wejście do jurty jest od południa, dzięki czemu te zimne, mroźne wiatry, które wieją z północy, nie są w stanie jakby być do środka wpuszczane. Jak wygląda środek jurty, moi drodzy? No to już Wam pokazuję. Tak wygląda jedno mieszkanie z jurt, które gdzieś tam widziałam. No to co? Mamy mebelki, zobaczcie, mamy jakiś materac, nawet są chodniczki, jest jakiś telewizor. Zobaczcie, tutaj macie też i sprzęty kuchenne. No i na środku oczywiście stoi piec, który po prostu cały ten dom ogrzewa. Oczywiście latem takie ogrzewanie nie jest potrzebne, chyba że są bardzo, bardzo mroźne noce, bo czasami temperatura na stepach również latem może spadać do kilku stopni. Co hodują mieszkańcy Mongolii, mieszkańcy tych jurt? No, to co macie tutaj na zdjęciu, to są jaki. Tak, jaki, nie wiem czy widzieliście, to jest taka bardzo owłosiona krowa, o tak mogłabym powiedzieć. To jest jak.
nie wiem, czy słyszycie pierwszy raz, czy nie pierwszy raz. Ponieważ te wielkie odległości trzeba przemierzać, w związku z czym no, zwierzęciem takim pociągowym, z którego korzystają Mongołowie chociażby, czy mieszkańcy innych obszarów stepowych, czy Kazachowie, to są właśnie konie, które bardzo często są właśnie dzikie i trzeba je gdzieś tam powoli łapać i udomawiać. No i mamy gospodarstwo, właśnie zobaczcie, gdzie pani też sobie wieczorkiem dokonuje obrzędów. No tak jak w Polsce kiedyś na roli, tylko zobaczcie, jakie tam są ogromne przestrzenie i czasami macie jurtę i dookoła kilkadziesiąt kilometrów wokoło nic. Na co się hoduje zwierzęta? No głównie na mleko, mięso, wełnę, prawda, czyli i ubrania, jakieś tkaniny różnego rodzaju, koce. Zresztą rzeczy wykonane z wełny są po prostu bardzo, bardzo ciepłe. Natomiast odchody zwierząt, podobnie jak też w krajach afrykańskich, na sawannach, wykorzystuje się też jako opał czy materiał budowlany. No i mamy, zobaczcie, też samochód, przy którym macie złożoną właśnie wełnę. Dopiero co pewnie był dokonany rytuał właśnie strzyżenia owiec. Część ludzi hoduje też wielbłądy, to są takie dwugarbne wielbłądy. My te wielbłądy nazywamy baktrianem. Tak? Widać, tu jest jeden i tu jest drugi. To są takie miasteczka na obszarach właśnie stepowych. I bardzo często jest tak, że na przykład przez całe lato rodzina mieszka, wszyscy razem mieszkają właśnie w takich jurtach, wypasają sobie te zwierzęta, owce, a później, kiedy przychodzi ten okres zimniejszy, to dzieci wraz z mamą wracają do domów, natomiast na bardzo długi okres czasu zostają już wtedy tylko ewentualnie mężowie czy starsi synowie, którzy gdzieś tam pomagają. Część obszarów stepu, moi drodzy, szczyci się tym, że ma bardzo dobrą glebę. Tą bardzo dobrą glebą jest czarnoziem. Nie wiem, czy słyszeliście tę nazwę, czy już nie. I te czarnoziemy to jest podstawa do rozwoju właśnie rolnictwa na niektórych obszarach stepowych. Jak wyglądają pola tam, gdzie jest bardzo sucho, to stosuje się tak zwane sztuczne nawadnianie. Zobaczcie, widać, jak ta woda tak dookoła tutaj nawadnia nam po prostu pola. To jest akurat zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych, z prerii. No i koło świadczy o tym, co w danym miejscu się uprawia. No i jakie zwierzęta w takim naturalnym stanie sobie na tych stepach żyją? No to mamy największe zwierzę stepowe, czyli bizony. Bizony w nielicznych już ilościach możecie właśnie w tej Ameryce Północnej spotkać. Ale ponieważ no, trzeba byłoby się w jakiś tam sposób też chronić przed słońcem, przed drapieżnikami, a tak naprawdę nie ma gdzie, to zwierzaczki, które mieszkają właśnie sobie na stepach, to są takie zwierzaki, które mieszkają głównie właśnie w norach. I to są na przykład pieski preriowe, to są susły, tak? Czy to są bobaki? Takim bardzo sympatycznym zwierzęciem jest suchak stepowy, zobaczcie. Bardzo fajny ma nos. Ta duża jama nosowa, zobaczcie, służy mu do oddychania podczas biegu. Wtedy, kiedy to powietrze, po którym powietrze jest właśnie przemieszane z tym pyłem, piaskiem. Natomiast zimą, zobaczcie, duży nos powoduje to, że mroźne powietrze można sobie ogrzać. No i oczywiście sokoły, które też gdzieś tam szukają swoich ofiar, wypatrują. No i na przykład kojoty, które też czyhają na drobne zwierzątka. No i mamy dzikie konie, które w tej chwili są odnawiane jakby przez człowieka. To są tak zwane konie przewalskiego, jako jedyne dzikie konie zamieszkujące stepy Azji. No i teraz, moi drodzy,
dokonując jakby sobie podsumowania, porównania tych dwóch obszarów, także widzicie, że warunki życia są zupełnie inne, roślinność jest poza trawami też zupełnie inna, inaczej się zwierzęta przystosowały i na stepach, i na sawannach do życia. Jako końcówkę lekcji chciałabym, żebyście przypisali sobie do zeszytu notatkę, którą Wam zamieściłam właśnie w załączniku. No i oczywiście dwa krótkie quizy na Learning App dotyczące krajobrazu, sawan i stepów do zrobienia. A my za chwilkę sobie jeszcze zrobimy wspólnie pracę w zeszycie ćwiczeń. Także dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że zapamiętaliście jak najwięcej. Także do zobaczenia za tydzień.